To takie kółko se zrób, żeby ja ten tak, był dobry na ciebie. I trzeba troszkę ściskać. Nie za duże. I teraz możesz dać na przykład. I teraz tak, jesteśmy na woli Rzeczyckiej. Wspiera nas koło gospodyń. Woli Rzeczyckiej, niezastąpione, zawsze chętne. Tutaj pani parę słów powie nam na temat bicia nisa, bo pani słyszałam, że zna tą tradycję bardzo dawno, więc proszę nam powiedzieć parę słów. No ja mówię, pierwszy raz po prostu wianek biliśmy 34 lata temu. To co roku wijemy te wianki na dożynki do kościoła, później jedziemy na gminne, powiatowe. Także ta tradycja wicia wianków u nas istnieje. Bijemy na wszelkie okazje do kościoła. Tak. Nie zamiera tradycja, jednym słowem. Dzisiaj wśród nas jest młode pokolenie, rozumiem. I trzeba po prostu przekazać teraz młodemu pokoleniu. Dzięki naszej inicjatywie młode pokolenie będzie mogło nauczyć się i o tej tradycji nie zapomnieć, prawda? No oczywiście. Tu jest więcej takich pań w naszym kole, które naprawdę pięknie biją, tak jak Florcia Hołoda, Monika Dereń, Dereń Turek. To są panie niezastąpione. No i cieszymy się, żeby ta tradycja po prostu dalej trwała. I jak się młodemu pokoleniu podoba? Fajnie. O, proszę bardzo. Myślę, że Wola Rzeczycka będzie pielęgnować tradycję jeszcze przez długie lata. Myślę, że to co robimy... Tak, dziewczynki pokażcie, co robimy. Niech inne dziewczęta, inne osoby widzą, że młodzież też może mieć inne zajęcia niż tylko siedzenie przed komputerem, prawda? Oczywiście.
Z czego wiemy te wieńce? Z czego zrobiłeś wieńce? Może pani ze zbóż, no bo jak dożynkowe, to były z zboża. Do kościoła biliśmy, z lipy zbiliśmy, z tuju, z dębu, liścia dębu. Tak, ale teraz wianki na noc kupały, na noc święto jańską, to troszeczkę tutaj zboża mniej dodajemy, prawda? Młode, tędy zbóż też się wymaga. Ale tutaj akurat dominują kwiaty, tak? Kwiaty czarnego bzu, róże. Maki. Tak, nasze wianuszki będą bardzo kolorowe. Mobilizuje inne grupy do wieczerzy. Bo nie tam może rozrywać. Nie jest zbyt skomplikowane, ale wymaga dużo, dużo czasu i dużo zbierania materiału, prawda? Bardzo dużo zbierania i no, troszeczkę to jest też, żeby ten wieniec się nie rozleciał, jak się wiło wieńce po 4 metry. To żeby on się trzymał, chodziło o to. Nie o tym, że w tej chwili nie jest takie zbyt skomplikowane. No teraz takie małe to nie jest coś skomplikowane. To po babce. Widzicie, że podoba się takie zajęcie dziewczyny? No każde jedno zajęcie poza domem, w grupach, mobilizuje, prawda? To jest coś fajnego, bo raz, że mobilizuje, drugi raz jest spotkanie z ludźmi, odratuje się z czegoś, z tej codzienności odlot troszeczkę jest. I tego się powie, że normalnie w domu wielu osobom nie chciałoby się usiąść i sobie ludzić wieńca, no bo to nie jest o tutaj. Możliwość, mobilizacja młodego pokolenia. Bardzo się cieszę, że w ogóle mogę to pokolenie odpowiedziało na tak. Jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję. No, co musisz tu proszę. No i że takim szybkim tempie i nie robię. O, mamy wiele. Dziewczynki, dostępne. Pięknie. Młodym dziewczyną. To przekażemy dalej. Pokażcie. Zostawiam, żeby zawiązać.
Nie, to ładne.